Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani. Co tu Becia kombinujesz? A będę robić taki schab z kością, ale w takim sosie własnym z cebulką. A tutaj jest twój stek. Ja tego nie lubię, ty to lubisz. I on tak ma być jak na pół krwisto, co nie? No. To my od czasu do czasu, a nie mam tego pakowania, co wróciłam. Od czasu do czasu kupuję, to już jest taki gotowy, co nie? Już zrobiony, aby tylko wrzucić na patelnię. Także tobie się smaży ten stek, a ja nie przepadam. Lubię tatara, ale znów jakieś steki na pół krwisto, to nie mój smak. Pokażemy wam później półeczkę, co Becia złożyła. Tak, wszystko pokażemy. Tylko ogarnę trochę kuchnię, nastawię to i będziemy pokazywać. Witajcie z powrotem. Tak, witajcie z powrotem. Jedziemy na działkę. No i tak jak mówiliśmy, później pokażemy wam te stojaki, co Becia tam podskręcała. Tak. Mówię, poszła na chwilę do kuchni. Mówię, nie ma jeszcze 20 minut, no ona sobie stojaki podkręcała. No co ty myślałeś? Ja wszystko potrafię. No. Prawie. Kropi? Kropi, ale czy tu będzie padać? No mamy taką nadzieję, no. Bo u nas nie padało już bardzo długo. Już ponad tydzień. Tak. Susza i jest totalne. 30 stopni u nas, a na słońcu jest 45. Gdzie samochód stał w cieniu, no to jest 30. Gdzie niegdzie co jakiś czas pada, a u nas kuć. U nas nic. Nie wiem, wy właśnie mówicie, że u was tam padało, gdzieś, że się ochłodziło. U nas nie. U nas jest non-stop upał. Upał i słońce. Już mamy dosyć tego. No. Ani grzybów, ani ryb, nic. Tak. W taki upał ryby też nie biorą w ogóle. Zobaczyć. Czekaj, bo tam idzie jakiś. No to nie Framy idzie. Kimono. Jedziemy zobaczyć pomidory, bo mówię, jak zapowiadają, że niby mają być jakieś burze, tak? W nocy. No, to ja szkoda. Mówię, to wyzbierajmy te pomidory, które są już trochę czerwone nawet. Bo powiem wam, patrz, że tamte... padało. No nie, chyba troszeczkę. Padało troszkę. Chyba tylko troszkę. Krzaki czy coś, co to różnie bywa. Bo są takie dziwne chmury, co nie? No, takie burzowe trochę. Takie nawet jakby trochę wruszone wpadały. Także jedziemy, zobaczymy. Nic więcej robić nie będziemy na działce. Dzisiaj tylko... Nie, dzisiaj czekaj, nie. Czekaj. A idź, ty to mi każesz czekać. Będzie z trójki? Nie, po prostu... Nie wiem, ta skrzynia jest... W Renault tej skrzyni biegów to jest porażka. Porażka. Nigdy w życiu już nie kupię samochodu Renault. Majcie, co to za śpiew? Ojej. Tu troszkę padało. Tu padało troszkę. Ale nie dużo, ale bo patrz. Troszeczkę, tyle. Bo pod drzewami jest suchuteńko. To tak jakby... Tylko zmoczyło trochę. Pokropiło. No. To cały czas może tutaj tak kropi, nie? O, i znów ten spowalniacz. No. Nikogo na pasach nie ma. Patrz, jakie wielkie pomidory. No, zabieram. Te, co są trochę czerwone, tamte też w domu ładnie dojrzały. Ogórek się rozrasta, patrz. O. Tak. Także zabieramy pomidory. Patrz, są małe ogórki i ogórek kwitnie. Ktoś tam pisał, że zakwitła u niego czereśnia. Przewrócił.
Co nie? To jest szok. Czekaj, tu masz ten. Możesz też rzucić jakoś? Zaraz ci rzucę. Piękny, ale ten przagórus. Tu są jeszcze dwa pomidorki. Patrzcie, te Monterosa mamy. To są te, co w domu żeśmy sadzili pestki. Tak, jak to pamiętacie. No. Malutkie, ale... Ale rosną. Ale rosną. No, ładne są. A tu jakie ładne, patrzcie. Tam jakie czerwone. My teraz jemy pomidory ze śmietaną. Ja też, wsuwam pomidory jak... Słoneczek jest dojrzały. Chcesz go? Dobra, muszę oberwać słonecznik. No, winogron ładnie rośnie. Tak, Majunia? Majci też gorąco. Frunia! Patrz, jak jest gorąco. Fruzia! Widzicie, jak Fruzi też gorąco? No, wiśnia puszcza listki. Becia popsikała. Nasz orzech też. Ładne listki. Becia jak zwykle szaleje w malinkach. Pomidorki zebrane, pokażemy wam w domu. Tak. Nawet było, co? Tak, nawet było i będzie chyba jeszcze raz. To nam się udało w tym roku. Patrz, i będziemy mieli te Monterosa kilka. No, jak bo widziałam, że na wcześniejszych działkach już ten, jak to się nazywa, już zaraza atakuje pomidory. No. Więc... A my mamy tam parę małych tych Monterosa, może jeszcze urosną. Może urosną, no zobaczymy. Jakbyśmy wcześniej posadzili, to już by były, nie? Tak z miesiąc wcześniej. No. Ale ma być ciepło jeszcze we wrześniu taki skwar. To może urosną, no, i dojrzeją. Zobaczymy. Będą to będą, nie? Ale tam na dwóch krzakach takie ładne pomidory, duże. No. I dużo. Widzicie, dlatego właśnie ja kupuję... Każdy inny. Tak, ja nie kupuję wszystkich pomidorów takich samych. Takie pojadą. Tylko ja kupowałam trochę, ze dwa od tego, ze dwa od tamtego. Bo ja mówię, jak będzie jakiś brzydki, co nie? Bo jeden prawie nie ma w ogóle pomidorów. Co? A. Teraz jest za późno. Zagapiłam się. Jeden pomidor prawie nie ma w ogóle pomidorów. No. Aż dziwne, nie? No i teraz bym kupiła wszystkie u jednego pana, przykładowo, czy u jednej pani, pomidory takie, to one by w ogóle nie miały. Urósł pomidor, ale bez pomidorów. A dwa znów są takie, że mają fest. No. Dlatego ja zawsze właśnie kupuję u tego trochę, u tego, jeżeli będzie jakiś ciulowaty, to nie wszystkie. A wracając do pulpetów, my nie jemy takich rzeczy, ale... tylko raz kiedyś testujemy. Tak, po prostu od czasu do czasu kupujemy, żeby po prostu tak, żeby zobaczyć, czy jest dobre, a może akurat. Nam na przykład tu? No. Nam na przykład smakują te kiełbaski w sosie pomidorowym i zawsze w domu mam w razie W, bo się mogą akurat przydać, co nie? Nieraz jak jest tak bardzo gorąco, tak, to się nawet nie chce gotować. Więc i na przykład ja wiem, że te paróweczki te w sosie pomidorowym kupię, bo one nam smakują. Ale te pulpety to jest porażka. Jakaś pani pisała, że
nie jada nic z tej firmy, bo się wszystko tak zepsuło. Że... Możliwe. Nie będę mówił, która, bo po co. Tak, ale słuchajcie, ale tak może być, dlaczego nie? Mogło się popsuć z tej firmy. Co nie? Mogło się jej popsuć. Patrz, McDonald's pełen. No. Ani miejsca. No, dlatego mówię. Ja od czasu do czasu, jak coś będę właśnie widzieć takiego, to ja zawsze kupię właśnie po to, żeby spróbować. No i wam powiemy, czy to się nadaje do jedzenia, czy nie. Tak. Bo niektórzy jedzą takie rzeczy. No pewnie, że tak. Nie każdy potrafi gotować, nie? Ale no, przynajmniej, słuchajcie, no nie można, bo jak to się nazywa, stanąć w miejscu, nie. Ja dlatego próbuję, bo chcę spróbować trochę tego, chcę spróbować to. Oczywiście, że pewnie, że to ma chemię. Ktoś pisał, że kularz angielski kiedyś był dobry. Teraz też można trafić na dobry. Tak, tylko nie pamiętam, z której firmy, ale... No, kularz angielski tak, jest też dobry. Łopatka, kularz angielski. No. Ale nie pamiętam. Po prostu teraz, jak coś będziemy kupować, a to będzie powiemy fajne, albo w dom, albo w tak, dom. Tak, to wam po prostu pokażemy i powiemy. No. Ktoś pisze też, że je tylko flaki. No, Becia to uwielbia. Uwielbiam flaki i też polecam wam, które... z jakiej firmy są dobre, bo nie wszystkie są dobre. Tak. Tak samo potwierdzam, jak ty mi kupiłaś po Zamojsku z jakiejś firmy i były paskudne. No. A ja lubię przecież po Zamojsku. Tak, a ja znów po Zamojsku nie, ja rosołowe. Ja jestem zwolennikiem flaków rosołowych i te właśnie, co ostatnio polecałam, są pyszne. My tu kiedyś na tej jednokierunkowej jechała pani, a ty jechałaś, ona chciała w nią wjechać i jeszcze na ciebie krzyczała, nie? Tak, że pani pod prąd jechała. No, a pani pod prąd jechała, jeszcze na Becie nakrzyczała. Że dlaczego ja nie jadę swoim pasem, no. Tylko jej. No. A ja wyjrzałam, ja mówię, proszę panią, bo tu jest jednokierunkowa. No. A jaki kamień fajny, duży leżał. No i co? I w Żaganiu pusto. Pusto, nic się nic nie dzieje. Nic kompletnie, nic. No, nic, się nic. Trochę ludzi, o Amerykanie. Amerykanie, no? Tak, Amerykanie są na lodach. Tu, w knajpie, tu. Patrz, ile ich. Mhm. Mają wolną niedzielę, to przynajmniej te nasze knajpy się jakoś utrzymują, nie? Trzy na krzyż, no ale jakoś tak. A to i w McDonaldzie połowa to nasi goście. A co to jedzie? Opel? Nic nie gadamy, bo tu na tej kostce to. Nic nie słychać. Zerzek ściął? No bo się zagapił. No. Także. Będziemy się widzieć na prezentacji stojaków. Ja pokażę wam po prostu. No i pokażemy wam pomidorki. I witajcie w kuchni. Robimy pomidorki właśnie, te, które dojrzały już na nasze. Nasze. Tak, z działki. Tutaj chodzę, pokaż. Okay. Tutaj te, co żeśmy przywieźli. No, takie ładne. Tu jeszcze będą do... przy oknie specjalnie dałam. A patrzcie, tamte, jak pamiętacie, tu. Pokaż jeszcze. O. Jakie ładne, czerwone. One też no, były takie przywiezione. A tam Bartka miseczki. Pełne. No, bo pełne, zawsze pełne. No, i teraz tak. Czekaj. Zaraz. Takie coś, o, powiem wam, że bardzo fajne. Na cztery patelnie, ale można nawet, jeżeli jest ten, to można i po dwie patelnie na jednym dać, bo jest bardzo stabilne tutaj teraz. Teraz tu, na dole. Widzicie? O, patrzcie. Poukładałam sobie patelnie. Tutaj na dole jest jeszcze jedna patelnia, ale oczywiście jest w użyciu teraz.
Także no, bardzo tak. Fajne. W końcu, słuchajcie, nie ma patelnia w patelnię, że ja muszę wszystkie patelnie wyciągnąć, żeby wyciągnąć tam, co jest pod spodem. Mnie to tak denerwowało. I nie obijają się tak. No, a teraz pokażę Wam, jak wygląda to. I teraz tak. Zostały mi jeszcze 3 takie tam do wsadzania. Bo może ktoś ma po prostu tylko 2 garki albo 3, no nie wiem. I to wygląda tak. Widzicie? O. Wyciągam, garki na górze stoją. Wyciągam sobie ten garnek, na górze stoi. Że nie muszę ten wyciągać w garnek z garka. I jeszcze tutaj mi fajnie zostało miejsca, także tu też coś można położyć. Tu zrobiłam tak. O, to stoi tu. Później zobaczę, jeszcze może to na jedno na górze na sobie dam. Ale podejrzewam, że chyba tak, tylko będę musiała tamten karton troszkę jakiś inny znaleźć od butów. I tam mam takie różne rzeczy do pieczenia i będę musiała coś tam sobie wykombinować. Także bardzo fajne. Ja bym kupiła to jeszcze raz. No Becie, pochwal się, po co rękawiczkę wkładasz? A jak myślicie? Tu po palcu nożem przejechałam. Takie ostre noże, że już jest po paluszku. No i niestety trzeba poczekać dzień, dwa, albo się troszkę zagoi. Teraz jak trzymam ten palec. No takie ostre, słuchajcie, a przecież te noże po ile były? Po 3 złote? No gdzieś tak. No, robimy nasze pomidorki. Będziemy jeść je z tym, z cebulką i troszkę octu damy, co nie? Mhm. No i tak sobie zjemy właśnie. O. Wiecie co, sprawdzaliśmy. Te pary te mają bardzo zły skład. No, paróweczki. Paróweczki, ale to nie znaczy, że nie możemy zjeść od czasu do czasu. My Wam nie polecamy, Wy czasami nie kupujcie. Bo później dla nas zabraknie. Nie, ja mówię, ja nigdy nikogo nie zachęcam. My pokazujemy to, co my jemy. A, chciałam się jeszcze zwrócić do takiej jednej pani, która napisała ostatnio, czemu ja wydaję tak dużo pieniędzy na igły. Co nie, że po co przecież jedną igłą można, tam jak pani napisała, że ona kuje się 2 czy tam 3 dni, tak, jedną igłą. Ale słuchajcie, igły do penów to są tak jak igły do strzykawek. To są jednorazowego użytku. No ja nie wyobrażam sobie, bynajmniej ja, żebym ja mogła jedną igłą kuć się przez 3 dni. Zdarzy mi się czasami, że 2 razy się ukuję, tak? Bo na przykład nie mam igły, a gdzieś na przykład pojedziemy, to tak. Ale w domu nie, igły są jednorazowego użytku i ja kuję się codziennie, za każdym razem jak kuwam sobie insulinę, a jest to około 5 razy dziennie, więc ja biorę nową igłę. A przecież jak dostanę zakażenia, no przecież to jest styczność z krwią, teraz jest gorąco, upał. Można dostać naprawdę jakiegoś zakażenia albo coś, więc ja na tym nie oszczędzam. I po prostu do każdego wkucia biorę jedną igłę. Pokażę Wam, jak one wyglądają. Oczywiście mamy towarzyszkę. Tak. Merdawkę. Merdawka chce igłę. O, to są takie malutkie igiełki. O, ja używam 4. One są sterylne. To nie otwieraj. Ale pokażę w środku, bo może ktoś nie wie, jak wygląda. Patrz. Czekaj, tak, czekaj, czekaj. Pokażę Wam gdzie indziej, bo ten też ktoś pisał, Boże, mówi takie codziennie. Patrzcie, to w środku, o, już tam pokazuję, ona jest taka prawie, jej prawie nie widać. Czekaj, może gdzieś tutaj na tym. No nie widać, no, no teraz nie widać. Widać, no. No. To są właśnie takie i a ty co? Igiełki. Wsuwasz? Bartuś? Nie. No, zaraz ale... pani ci daje szechrupek, ty, głodomorku. No i zaraz sobie zjemy. Majunia. Patrz, nie słyszę. Pomidorki. I ja tutaj dam troszeczkę octu, my tak lubimy, i soli. Cebula. Damy całą cebulę?
A co? Czołować. Raz kiedyś. Będziemy sobie cebuli zaczołować? Jak mały wsuwa na podwyższeniu? No. Ma coś z przełykiem i dlatego musi mieć wyżej miseczkę. Ale wiem, że ten, że niektórzy to nie tylko ta pani, bo ja gdzieś tam na jakimś forum czytałam, że też są ludzie, którzy używają jedną igłę 3-4 dni. Ale ja nie używam. Ja uważam, że jest to jednorazowego użytku i nie chcę po prostu. Kruzia, przecież ty cebuli nie będziesz jadła. Będziesz jadła cebulę? A tym bardziej, że czekaj. Refundację mam do 4 opakowań, do 400 igieł. A resztę po prostu sobie dokupuję i już. Teraz daliśmy ile? Po 20 zł. To za 100 igieł. A pokaż, co tam się upiekło. A tutaj jest, o, proszę bardzo, schab z kością. No. W sosie własnym. I oczywiście. Papryczka chili musi być, bo musi być. To już się wygotował ten sos, bo ja tak nam w takim bardzo malutkim ogniu się pierwszy piekłam. Także będziemy. No i Becia tu sobie naszykowała to, co wsuwa. Farutki. Ja to mówię na to farutki. A to co, jak to w ogóle się nazywa? Warkocze. Aha, warkocze. No ja mówię na to farutki. Dobra, i będziemy zaraz. No. A poczekaj, jeszcze muszę. Ściągam. O, dobra. Bo już ten. Majunik przyniesie na żarcie. Kruzia, pani idzie po chrupki. Kruzia zagląda. Patrz. A ten, zamówiliśmy jeszcze jedną płoczkę. No. Później wam pokażemy. Jak przyjdzie. Dobra, tyle ci wystarczy, kochana. Chodź. Zapraszamy. A nie wiem, czy my mamy marchewkę, ale mam paprykę, to jej dam teraz. Co? Mięsko dobre było, ale tak to zje. Pewnie, że zje. No. Zaraz jej jeszcze paprykę wkroję i opatrz, a nie mam, no, tylko paprykę mamy, no. Którą ona... Dobra. Będziemy się żegnać, bo my też jesteśmy głodni. Tak, jesteśmy głodni. No, żegnamy się z wami. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia, papa. Pa. A komu ty kiwałaś? Widzą naszym. A ty jeszcze mówisz? Raz. Papa.